Marek Staganowski, asystent trenera Legii Warszawa. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry. Świeżo po powrocie ze zgrupowania w Austrii. Dokładnie, świeżutko. Wczoraj żeśmy wrócili, w sumie w środę, w nocy wróciliśmy, tak więc już po. Tak, udało wam się uciec przed tymi egipskimi upałami, czy nie do końca? W Austrii chyba wcale nie było lepiej niż w Polsce. Dokładnie, nie udało nam się. Ostatnie dwa dni były troszeczkę lżejsze, ale normalnie przez 8-7 dni trenowaliśmy w dosyć ciężkich warunkach, bo tak samo jak w Polsce dochodziło do 36-37 stopni w cieniu. Marek, pracowity bardzo, bardzo wyjazd. 4 sparingi, 2 zwycięstwa, porażka, no i na koniec remis 3-3 z rumuńską Universitateą. No właśnie, powiedz, jakie wnioski po tym wyjeździe, jak blisko optymalnej formy jest Legia, patrząc na to, że już za niecały przecież tydzień pierwszy mecz o stawkę. Przede wszystkim na tym obozie, po obozie w Warce, pojechaliśmy do Austrii już w takim komplecie zawodników, których chcieliśmy mieć w drużynie. Druga sprawa to zmiana troszeczkę systemu ustawienia naszych zawodników. Przeszliśmy z 4-4-2 na 4-2-3-1. To jednak dużo zmienia i tutaj bardzo mocno żeśmy się skupili przede wszystkim na obronie, na pressingu średnim, po to, żeby bardziej kontrolować środek pola i żeby można było dominować przeciwnika. I tak jak oceniasz wasze przygotowanie do tego pierwszego meczu, to jest gdzieś już blisko tej takiej optymalnej formy, czy jednak jeszcze będzie potrzeba trochę czasu? Nie, jeszcze potrzeba, bo dużo rzeczy jeszcze jest do zrobienia. W tydzień czasu, czy tam w 8 dni nie da rady się wszystkiego poprawić, tym bardziej, że jest dalej mocna rywalizacja na każdej z pozycji w pierwszej 11, tak więc dużo rotacji, dużo jeszcze znaków zapytań, ale to jest tak jak zawsze, siedząc już prawie 30 lat w tym zawodzie, jako piłkarz, teraz jako trener, wiem, że początki są inne, a zakończenie będzie całkiem inne, jeśli chodzi o personalię. Tak, martwimy się, może nie martwimy, interesujemy bardzo, bo już za niecały tydzień gracie pierwszy mecz o stawkę. Wczoraj poznaliście pierwszego rywala w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. 11 lipca, czyli w następny czwartek na wyjeździe zagracie ostatecznie z ekipą Europa FC z Gibraltaru. W takich momentach pada magiczne pytanie, co wiecie o rywalu? Dzisiaj będziemy o wiele więcej wiedzieli. O 16 się spotykamy wszyscy w klubie, sztab szkoleniowy. Jeden z naszych analityków bezpośrednio po obozie w Austrii poleciał na obserwację tego zespołu. Widzieliśmy pierwszy mecz, oglądaliśmy na internecie pierwszy mecz i tak jak każdego przeciwnika, biorąc pod uwagę historię w ostatnich latach, nie ma drużyny, którą można zlekceważyć. Chcemy do tego podejść bardzo poważnie i na pewno tak będzie. Czyli mówisz, że motywując piłkarzy przed tym pierwszym meczem, będzie konieczne przypominanie tej historii z zeszłego roku, żeby gdzieś tam absolutnie rywala nie lekceważyć, czy już nie wracamy do tamtych historii? Nie, do tamtych historii chyba nie powinniśmy wracać. Ja nie lubię wracać, nie lubię się za bardzo cofać, bo to nie ma sensu, tamtego już się nie zmieni. Ja myślę, że przede wszystkim dla zawodników, dla tych, którzy wyjdą w pierwszej jedenastce, będzie to znak, że my jako sztab wybraliśmy tych, a nie innych zawodników i jak chcesz grać jak najdłużej w tej pierwszej jedenastce, to jest ten pierwszy krok do tego, żeby udowodnić, że my żeśmy się nie pomylili. Tak, ekipa z Gibraltaru, dla polskiego kibica oczywiście ekipa anonimowa, ale to Legia, jak słyszymy, poważnie podchodzi do tematu, analizuje ich ostatnie spotkania. Wysłannik był na tym wczorajszym meczu. Bierzesz pod uwagę, że ta ekipa może sprawić problemy? Ciężko będzie się trzeba troszeczkę nagimnastykować, żeby ich wyeliminować, czy no jednak nie dopuszczasz inne myśli do głowy niż to, że to będzie przekonujące i pewny awans, jeśli Legia zagra na swoim poziomie?
Tak, do tego zmierzamy, żeby to był pewny awans, żeby to był mecz, który przyniesie nam znowu następne odpowiedzi, aczkolwiek zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli da się przeciwnikowi jakiemukolwiek w tej chwili dać poczuje, że będzie mógł grać z nami, że będzie mógł prowadzić grę, to na pewno każdy będzie miał z takim zespołem problemy, tak więc wszystko musimy zrobić, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, ale naszym głównym zadaniem jest po prostu pewne zwycięstwo i przede wszystkim patrzenie na następne mecze. Tak, wracając do waszego ostatniego zgrupowania, też chciałem, żebyśmy chwilę o tym pomówili. To oczywiście zawsze okazja, żeby sprawdzić gdzieś w boju nowe twarze, nowych zawodników. Jednym z takich ciekawszych transferów na polskim rynku to pozyskanie Nowikowasa z Białegostoku. No właśnie, jak idzie aklimatyzacja, jakie pierwsze wrażenia? Jak udaje mu się wkomponować w ekipę? W pierwszym meczu to troszeczkę gorzej wyglądało. Wydaje mi się, że troszeczkę inny system grania to było widać, ale z dnia na dzień, można powiedzieć, już w kolejnym meczu z Rumunami pokazał się z lepszej strony. Tak więc na pewno jest to zawodnik doświadczony, jest to reprezentant. W tamtym sezonie bardzo dobry sezon, jeśli chodzi o niego, skrzydłowego. Pewny siebie zawodnik, lewa noga naturalna, tak więc ma bardzo dużo walorów do tego, żeby tutaj być zawodnikiem, który da jeszcze więcej jakości tej drużynie. Jak patrzymy, jak Legia zachowuje się teraz w tym okienku transferowym, no i na pierwszy rzut oka widać ogromną różnicę w porównaniu z poprzednimi latami. Już gdzieś tam nie jest ściąganie piłkarzy z zagranicy, gdzie czasem był to kupiony kot w worku. Teraz są to raczej sprawdzeni piłkarze, znani z polskiego podwórka. Pewniacy, można powiedzieć. Wiemy, czego się po nich spodziewać. Wiemy, czego się po nich spodziewać i nie będziemy musieli czekać na to, żeby oni poznawali naszą, no jakby nie było, taką dziwną ligę, tak? Jeśli chodzi o Nowikowasa, przyszedł do nas Wako, który bardzo dobrze się prezentuje, Gwilia. Tak więc są to zawodnicy, którzy dokładnie znają naszą specyfikę, naszej ekstraklasy, co powinno być plusem, jeśli chodzi o podwórko polskie. Tak, a jeszcze z takiego twojego punktu widzenia trenerskiego, kto na was, jako sztabie, zrobił też najlepsze wrażenie, jeśli chodzi o ten obóz Faust? Ktoś, jakieś wybijające postaci? Widzieliśmy, że prawie w każdym meczu na przykład Jarek Niezgoda trafiał do bramki. Też trener Wukowicz mówi, że w tym sezonie bardzo liczy na jego formę. No tak, Jarek ma to do siebie, że w naszym świadku, mówimy to, ma gola, tak? I czasami Jarka nie widać przez większość meczu, ale jak dochodzi do tych sytuacji, to jest niesamowicie skuteczny i to jest jego największym plusem. Na mnie osobiście bardzo dobre wrażenie zrobił już wspomniany Wako, czyli Gwilia, który bardzo szybko wkomponował się w cały zespół, rozumie to, co chcemy, to, co oczekujemy od niego, jeśli chodzi o ustawienie. Myślę, że też warto wspomnieć o tych młodych zawodnikach, o Karbowniku, o Macieju Rosołku, który jest Praszeliku, którzy tutaj są zawodnikami z naszej akademii. Nieźle się zaprezentował też inni nowi zawodnicy. Tak więc Kostosz bardzo fajnie w ostatnim meczu z Rumunami wszedł, troszeczkę w takiego wiatru pozytywnego zasiał. Tak więc no, jesteśmy, mogę powiedzieć, że zadowoleni z tych wszystkich zawodników, którzy u nas byli. Tak, przypominam jeszcze naszym słuchaczom, że nasz magazyn można również oglądać na stronach rdc.pl, tvpsport.pl, na Facebooku TVP Sport i na kanale YouTube Radia Dla Ciebie. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to prosimy wpisywać w komentarzach pod transmisją. Pan trener odpowie na najciekawsze z nich, obiecuję. No tak, są też piłkarze, którzy wrócili z wypożyczeń,
Kante, Jodłowiec, Sanogo, Kopczyński i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, że nie wszyscy oni zostaną przy Łazienkowskiej. Ktoś na któregoś z nich, na któryś z nich szczególnie liczycie? Przede wszystkim jak na dzień dzisiejszy jest Tomek Jodłowiec, przepraszam, jest Kopczyński, Kante jeszcze go nie ma. Wszystko jest uzależnione od formy, tak, bo tutaj nie ma, w Legii nie ma na co czekać. Nie chcielibyśmy doprowadzać do takiej sytuacji, że czekamy na kogoś i przez to możemy gdzieś tam tracić niepotrzebnie punkty. Chcielibyśmy od razu ruszyć tak, jak powinna ruszać się Legia, czyli z takiego wysokiego C. Wczoraj też najświeższa informacja transferowa. Legia oficjalnie ogłosiła nowy transfer. 22-letni brazylijski lewy pomocnik Luquinhas. No tak, świeża sprawa. Powiedz, jak oceniasz ten ruch? Jak ważną ma ten piłkarz pełnić rolę w drużynie? No biorąc pod uwagę, że tych skrzydłowych mamy troszeczkę mniej. Jest to zawodnik oglądany przez dłuższy okres czasu przez dyrektora, przez cały scouting. Dobre sygnały. Zawodnik, który potrafi na pewno jako Brazylijczyk grać jeden na jeden. Na pewno wzmocni rywalizację, co jest najważniejsze dla nas, bo gdyby jego nie było, to na dzień dzisiejszy mielibyśmy Nodzia na skrzydłach, mamy Nowikowasa i młodzież, która której chcemy dawać szansę, no ale nie zawsze ona może pociągnąć zespół tak, jakbyśmy my sobie to wyobrażali. Taki zawodnik, no, troszeczkę z takim powiewem jeden na jeden, wydaje nam się, że na pewno nam się przyda. Tak, ma być na pewno ważnym punktem tej drużyny. Wiem, że to pewnie nie koniec jeszcze transferów Legii. Mieliście kłopoty z brakami na skrzydłach. Mówi się też o lewym obrońcy, który ma być właśnie tą pozycją do obsady jeszcze. No właśnie, jak sam oceniasz te braki Legii, które trzeba uzupełnić przed sezonem? No tak naprawdę najbardziej tutaj chcielibyśmy uzyskać lewego obrońcę, tak? Zawodnik Luis jest, mamy jednego zawodnika Luisa na tej pozycji, który w pierwszym meczu w Warce, kontrolnym meczu między sobą, doznał kontuzji skręcenia stawu skokowego. No i dochodzi, ale myślę, że Legia powinna mieć jednak tam przynajmniej jeszcze jednego zawodnika po to, żeby ta rywalizacja w dalszym ciągu była. Oczywiście jest Jędza, który może grać wszędzie, ale dobrze byłoby, gdybyśmy mieli jakieś zabezpieczenie z tej strony, ponieważ Jędza jednak bardzo dobrze wyglądał w ostatnich meczach Ligi Polskiej w tamtym sezonie na środku obrony. A to oznacza, że gdzieś byśmy musieli coś stracić. Tak, czyli na horyzoncie widać gdzieś rozwiązanie tej sytuacji, jakaś nowa twarz, czy... Są, scouting bardzo mocno nad tym pracuje i ja mam nadzieję, że to wszystko się zakończy dobrze, a prawdopodobnie znając poprzednie sezony wszędzie, w całej Europie, na całym świecie, że te takie transfery w ostatniej chwili są najbardziej udane. A tak patrzysz na teraz na skład, jakim obecnie dysponuje Legia, pozwalaliście tylko trenerowi tam gdzieś spokojnie myśleć o nowym sezonie? Jak porównujesz te Legię sprzed paru miesięcy, co ci z tego porównania wychodzi? Ja myślę, że tak, że na pewno doszło do nas paru zawodników takich, którzy są głodni dalej sukcesu, tak? Są zawodnicy już, którzy mają, osiągnęli niezły poziom, osiągnęli dużo sukcesów w naszej polskiej ekstraklasie, tak więc i są jeszcze młodzi zawodnicy. A co to nam daje? Daje nam to taką mieszankę połączenia doświadczenia z nienasyceniem plus młodzież. Tak więc to jest to, co byśmy na dzień dzisiejszy chcieli. Teraz od tego nowego sezonu tak czekamy na to. Mam wrażenie, że taka będzie już autorski projekt obecnego sztabu szkoleniowego. Jesteś w stanie gdzieś tam powiedzieć,
jaka ta Legia ma być, jaką Legię chcieliby kibice pewnie oglądać w tej rundzie jesiennej na początku? Znaczy, no, chcielibyśmy, żeby ta Legia była bardziej dominująca. Oczywiście we wszystkich meczach się nie da dominować przeciwnika, ale wszystko będziemy chcieli zrobić, żeby jednak tutaj w Warszawie, jeżeli ktoś pokona Legię czy gdzieś na wyjeździe, to powie, że to była naprawdę ciężka sprawa to zrobić. Tak więc chcielibyśmy bardzo wrócić do tych dobrych okresów, że ktoś, kto przyjeżdża na Łazienkowską, mógł mówić sobie, co mówić, bo ja też przyjeżdżałem na Łazienkowską, mówiłem, że tak przyjeżdżam pograć, zagrać dobry mecz, ale wiedziałem, że to jest, będzie bardzo ciężko wyrwać choćby jeden punkt, tak więc do tego zmierzamy. Żeby Łazienkowska znów była twierdzą, bo faktycznie w ostatnich sezonach z tą twierdzą to różnie było. Czyli dokładnie. Budowasz twierdzę przy Łazienkowskiej po raz kolejny. Budować zespół, przeciwko któremu będzie bardzo ciężko zdobyć punkty. Oprócz tych jeszcze wzmocnień, o których mówimy, Marek, pewnie też ważne będzie, nie wiem na ile dla was ważne, zatrzymanie tych kluczowych zawodników, którzy ostatnio brylowali. W tym letnim okienku transferowym najczęściej mówiło się o Carlitosie, którym miała interesować się Majorka. Majorka podobno ostatnio pozyskała jednak napastnika. Nie wiadomo, czy temat jest otwarty, czy już zamknięty. Jesteś w stanie powiedzieć, czy on tam teraz jest bliżej gdzieś Legii, czy dalej? Jak daleko do wyjaśnienia tej sytuacji? No, tutaj nie jestem nic w stanie powiedzieć. Na pewno to już nie do końca jest uzależnione od sztabu trenerskiego. My byśmy chcieli, żeby wszyscy w całym tym składzie, żebyśmy wszyscy zostali tak jak skończyliśmy obóz. Może jeszcze ktoś choćby taki lewy obrońca do nas dołączy, dlatego że najsilniejszą jednak bronią jest to rywalizacja w zespole. Sam grałem kilkanaście lat na najwyższym poziomie i wiem, że jednak rywalizacja to jest podstawa w każdej szatni. Spodziewaliśmy się oczywiście zmian w Legii. Mówiliśmy po sezonie, że idzie taki wiatr zmian. Mówiliśmy o takiej małej czy większej rewolucji. No i faktycznie tak jest. To się dzieje cały czas. Z klubu odeszli zawodnicy, którzy no, albo spędzili w Legii lata, albo w ostatnim czasie faktycznie byli dla niej ważnymi piłkarzami. Kucharczyk, Gradowicz, Malarz, Hamalainen, Chlouszek i tak dalej, i tak dalej. No tak, inny krajobraz teraz przy Łazienkowskiej. Powiedz, jak to właśnie od wewnątrz wygląda, bo faktycznie krajobraz inny, trochę taka inna Legia, jak się właśnie funkcjonuje w takiej nowej rzeczywistości. No inna Legia i tak jak można było, chciałem odpowiedzieć na to pytanie, które redaktor mi wcześniej zadał, autorska taka Legia już tego sztabu, tak, tutaj już nie będziemy uciekali, to są przede wszystkim decyzje pierwszego trenera Aleksandra Wukowicza podparte naszym poparciem i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że taki przebieg musiał kiedyś nastąpić. Nastąpiło to teraz. I tak jak było parę lat temu, że ta Legia też była mocno zmieniana po niezdobyciu przez trenera Skorży w Gdańsku, gdzie Legia straciła Mistrzostwo Polski. Gdzieś te całe zmiany nastąpiły i później żeśmy świętowali przez 7 lat praktycznie 6 tam 5 razy mieliśmy Mistrzostwo Polski, tak więc to jest naturalna rzecz. Druga sprawa, to świadczy przede wszystkim o tym, że nie będzie w tym zespole, przy tym sztabie nie będzie, można powiedzieć, takich świętych krów, które mogą wszystko robić, bo nie ma sentymentów. Najważniejszy jest wynik, najważniejsze jest Mistrzostwo Polski, najważniejsze jest Liga Europy i tylko przez ten pryzmat będziemy tutaj wszystkich oceniali. Zawodników, których redaktor tutaj wymienił, myślę, że
pewno każdy musi podziękować. Ja samemu grałem z tymi chłopakami, świetni ludzie, świetni zawodnicy, no ale przychodzi na każdego czas, że kiedyś trzeba powiedzieć, że dobrze, to już jest koniec, trzeba w coś innego iść. Od tego są trenerzy, od tego jest sztab, który musi wziąć to na siebie. Tak, czyli trudne decyzje, które po prostu trzeba jak podjąć, żeby iść dalej. Pamiętamy te słowa głośne trenera Wukowicza po sezonie. Mniej więcej narysował to, jak chciałby, żeby ta Legia wyglądała, kto chciałby, żeby grał przy Łazienkowskiej. Duża waga przywiązywana przez niego do takich cech wocjonalnych, do przywiązania do Legii, cenienie piłkarzy, którzy są gotowi za Legię, prawda, gdzieś tam gryźć murawę i wypluć sobie żyły. To jest coś, co na tym zgrupowaniu w tym okresie przygotowawczym przywiązujecie wagę, mówicie o tym, to jest też coś, co też jest ważne w tych przygotowaniach? Ja powiem tak, ja bym nie chciał za bardzo do tego mocno przywiązywać wagę. Ja bym chciał przywiązywać wagę do tego, żebyśmy grali w piłkę, żebyśmy wygrywali mecze, żebyśmy byli żeby ktoś nas oglądał przez pryzmat tego, że ten zespół jest zorganizowany, że potrafi grać w piłkę, że potrafi się utrzymać, potrafi zdominować przeciwnika. Myślę, że przychodząc do Legii, to powinna być reguła, czy my tego nie powinniśmy wymagać. To powinno być naturalne, że ktoś, kto jest w Legii, musi oddawać za ten klub całe serducho na każdym meczu. Bo to nie jest klub, który chce być drugi. To jest klub, który chce być zawsze numer jeden w Polsce. Tak więc ktoś, kto się decyduje na przyjście do Legii Warszawa, musi sobie zadać pytanie, czy będzie w stanie dawać Legii 100% w każdym meczu. Nie to, co Legia może mi dać, tylko to, co ja mogę dać Legii. A Legii trzeba dać 100%. Tak, parafrazując słowa klasyka, czyli co, zobaczymy taką Legię już od pierwszego meczu. Do tego ciągle zmierzamy. Jesteśmy po dwóch obozach. Mam nadzieję, że taką Legię zobaczymy. Teraz pierwszy mecz 11 lipca, potem już też na horyzoncie gdzieś jest ten początek Ekstraklasy. 21 lipca pierwsze spotkanie z Pogonią Szczecin, bodajże przed własną publicznością. No tak, niedużo czasu właściwie, to już na horyzoncie. Powiedz, jakie plany macie na ten ostatni już czas i przed pierwszym meczem w Lidze Europy, i przed Ekstraklasą? No przede wszystkim jutro mam mecz z Pogonią Siedlce. Pewnie znowu nastąpią pewne roszady i to już będą zawodnicy przygotowani na mecz w Lidze Europy. Potem jest mecz z Radomiakiem, gdzie też będziemy przygotowali zawodników do występów w Ekstraklasie. Tak więc jest troszeczkę pracy. I sam jestem, powiem szczerze, sam jestem ciekawy, jak to będzie dokładnie wyglądało, bo uważam, że całe te dwa obozy, zawodnicy dali z siebie wszystko, chcieli pracować, chcieli współpracować i myślę, że w niektórych już meczach fragmentów tych sparingów, które graliśmy, widać było, że są momenty takie, jakbyśmy chcieli widzieć Legię. Czyli jest już taka mała ekscytacja, tak? Co to będzie? Oczywiście sparingi z sparingami. To jest zawsze. Tak ale więc. Pierwszy mecz zawsze wszystko weryfikuje. Właśnie jeszcze o ten jutrzejszy sparing chciałem zapytać, to już mamy niewiele czasu, więc krótko. Pogoń Siedlce jutro o 17:00. Ten mecz stricte test, próba generalna przed tym meczem Ligi Europy już pod rywala. No tak można byłoby powiedzieć. Na pewno zawodnicy, którzy będą grali więcej, będą musieli pokazać siebie, żebyśmy my byli pewni, że są gotowi na pierwszy mecz w Lidze Europy, a oprócz tego jeszcze przed tym mamy reprezentację całego zespołu, tak więc myślę, że jutro warto przyjść na Łazienkowską, zobaczyć to wszystko z bliska. Tak, zapraszamy oczywiście kibiców, zobaczymy w jakiej formie są legioniści przed tymi już meczami o stawkę Ligi Europy, później inauguracja Ekstraklasy, no i od pierwszego meczu mamy zobaczyć już Legię grającą na 100% i będziemy mieć na miasto tego, co zobaczymy w najbliższych miesiącach. Oby tak było. Marek Sagonowski, Legia Warszawa w magazynie sportowym. Wielkie dzięki, Marku. Dziękuję bardzo. To wszystko na dziś w magazynie sportowym. Słyszymy się za tydzień o stałej porze. Arkadiusz Łaszczyk, dziękuję. Naszym słuchaczom dobrego weekendu.